Witajcie moi drodzy, tutaj znowu wasz ulubiony, najśmieszniejszy i najciekawszy youtuber, czyli ja. I dzisiaj znowu przenosimy się do wirtualnej rzeczywistości. Dzisiaj wam pokażę tak chorą grę, której jeszcze w wirtualnej rzeczywistości nie widziałem, także zapnijcie pasy. I zauważyłem też ostatnio, że dużo osób mnie ogląda, które nie ma u mnie subskrypcji, także zachęcam do klikania czerwonego, tak jak moja bluza, magicznego guziczka. I zostawcie suba, jeżeli chcecie zobaczyć też kolejne materiały z wirtualnej rzeczywistości. Okej, dobra, jak widzicie, jesteśmy w jakimś biurze, gdzie mamy różne dziwne rzeczy. Mamy spinacz. I cała gra jest generalnie po angielsku, ale postaram wam się tłumaczyć mniej więcej, o co chodzi. Jestem nowym księgowym. I to jest jakieś biuro księgowego. Jak oni sobie tutaj gadają, to ja tu trochę pogrzebię, może coś znajdziemy. Dobra. Muszę coś znaleźć. Są ze mnie dumni, że odkryłem tutaj jakiś schowek. A ja wam pokażę żonglerkę, patrzcie na to. Hop. Okej, muszę znaleźć coś do tego i mówią mi, że to jest w szufladzie w biurku. Tylko... Aha, że tutaj nic nie ma. Górna szuflada. Kabinet to będzie to. Hop. Nie, mamy tutaj tylko jakieś dokumenty księgowe. Może tu? Też nie. Może tu? Też nie. Pod roślinką mówią. A, proszę bardzo, patrzcie co mam. Co to jest? Jakaś taśma, która ma mi wyjaśnić, na czym polega księgowość. Śmiało, jedziemy! O, patrzcie. I słuchajcie, w tej grze ja mam na sobie teraz gogle wirtualnej rzeczywistości i przed sobą też mam gogle wirtualnej rzeczywistości, które właśnie sobie zakładam. Wow! Jesteśmy w jakiejś... w lesie! Świetnie, jesteśmy teraz w wirtualnej rzeczywistości. Generalnie nie wiadomo, o co chodzi w tej grze. Ona jest bardzo dziwna. Mamy tu jakąś maszynę, która utrzymuje chyba temperaturę. I co ja mam tu zrobić? To jest dobre pytanie, bo niby jestem księgowym, który właśnie założył swoje gogle do wirtualnej rzeczywistości. A, siema! Właśnie powiedział, że mam się walić. Ej, 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 kolego, spokojnie. Nie wolno tak brzydko mówić. Co my tu mamy? Trzeba sprawdzić baterię, jeżeli światełko się nie świeci. A, patrzcie, jest bateryjka. Wsadzamy ją tu. Hop. Coś tu dzwoni w ogóle, telefon. Halo? Jezu, wszyscy krzyczą, nic nie słyszę! Dobra, zakładam to. Wow, 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 wow. Znowu się gdzieś przynoszę. Wow! X-Torek, co ty tu robisz? Hej! Witam cię! Ale masz fajne stópki. I brzuszek. Co tam jest napisane? Okej, kolego, czemu ty mieszkasz w jakimś lochu? On mi właśnie opowiada o swoim dniu, że właśnie wstał i zrobił wielką kupę. Świetnie. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, kosa z Counter-Strike'a. Szukałeś swojego nosza? Proszę. Trzymaj. Nie chcesz? Wow, 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 patrzcie. Tutaj są nożyczki, które idą w dół. A ja mam nóż. Jak Isaac Kosse w cesie. I co się z nożem robi? O nie. Słuchajcie, jeżeli jesteście wrażliwi, to zamknijcie oczy, bo... O nie! Przepraszam! O mój Boże! Zabiliśmy go. Zabiliśmy go. O mój Boże! O, miał w brzuchu gogle wirtualnej rzeczywistości. Tu znowu telefon dzwoni. Może teraz usłyszę, co mówią.
Nowe wiadomości. Znaleźli moją pozycję. Okej. Ci księgowi, czy kimkolwiek oni byli, chyba troszeczkę panikują, ale znalazłem gogle, więc przenosimy się dalej. Wow! Czy ja jestem teraz w jego wnętrznościach? Co to za chora gra jest? Świetnie! Szkieletowe cymbałki. Słuchajcie, umiem cichą noc zagrać. Cicho, cicho, cicho. Słuchaj tego. Nie, jeszcze raz. Dobra, jednak nie potrafię. Cicho, przestańcie gadać. Trzymaj, a ty Trzymaj. Dobra, cichutko, cichutko, przestań gadać. Co, nie chcą, żebym wsadził kość do swojej buzi? Jemu się to podoba. O, dobra, słuchajcie, tutaj coś mamy. Wow, patrzcie. Co ja tu mam? Kwas? Co to jest? Jakiś kwas. No tak, wiem, że to jest kwas, spokojnie, chcesz go? Co ja mam z tym zrobić teraz? Mam to rozlać tutaj? Podoba ci się? Ona to lubi. Ty też to chcesz? Dobra, co ja mam tu zrobić? Słuchajcie, tutaj jest napisane do not drink. Co w języku angielskim znaczy nie pić. Także co zrobimy? Uwaga. Ale tu jest dziwnie. Pijemy, dobra. 3, 4. Wow. Co się... Umarłem. Wylałem na siebie kwas i nie żyję. Jestem w próżni. O! Jej! Co? Gdzie ja jestem? Myślałem, że wróciłem do prawdziwego życia. Jestem w jakimś sądzie. Wow! Kiślu? Co ty tu robisz? Little public defendant? Yes, Your Honor. I prefer the term Lutuist public defendant. Aha, świetnie. To jest, słuchajcie, mój obrońca. Ten ziomek to jest mój obrońca tutaj. Przepraszam pana. Ale on jest słodziutki. Dobra, odstawiam cię. Oj, ty! Umarłeś? Co się dzieje? Co to jest? Ona się pyta, jak dużo jakiegoś rosołu miał. Dobra, cichutko. Tutaj jego żona jest? O, ciebie też obstawiam. Albo wiesz co? Trzymaj! Chyba właśnie zostaje skazywany na... Na śmierć! Super! Mam umrzeć! Za młody jestem, żeby umierać. Halo! Przepraszam, wysoki sądzie, czy ja mogę się sam bronić? Nie? Gilotyn. Są gilotynę. Świetnie. Tak wygląda, słuchajcie, kres moich dni. Zostaję skazywany przez jakiś dziwny sąd. A, że niby tego zabiłem, tchorka. I mam umrzeć. Nie. Czy ja mam to wsadzić w głowę? Może rękę? Albo nogę? Dobra, słuchajcie, wsadzam głowę. Żegnaj świecie, było miło. Uwaga, gotowi, wsadzam. Ała. Znowu umarłem. Oho. Jej, jestem w piekle! Nie, to nie jest piekło, to jest ten las! Bo zepsułem jego maszynę. Zabrałem mu baterię, która otrzymywała jego środowisko. Mam wziąć bombę. Dobra, mam wziąć bombę i ona się... Nie, to się pali! Ale nie mogę tego wyrzucić! Nie! Masz, ty to weź! Weź to! Co się chowasz, weź! Trzymaj! Co ja zrobić? Może miejsce baterii? O nie! Po raz kolejny umrę. Sam się wal. O nie, słuchajcie. Umieram.
po raz kolejny. Nie! 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 Nie mogę sobie oczy zasłonić. O nic. I znowu nie żyje. Wow, świetna gra, umarłem już chyba 3 razy. Gdzie teraz jestem? W biurze! Dobra, to odstawię. Co my tu mamy? The end. Czyli, że to niby koniec? Dobra, odbierzmy telefon. Czy interkom, czy co to jest? Zrobiłeś to! Tak, zrobiłem, tu umarłem 3 razy, typie. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? Szukajmy szafki. Zobaczmy pod tym. Zobaczmy tu. Tego już nie mogę założyć. A tu? Oho! Rewolwer. No pięknie. Słuchajcie, teraz pytanie. Ja się musiałem zabić, żeby wyjść z wirtualnej rzeczywistości. Ale czy ja teraz jestem w wirtualnej rzeczywistości? Czy w prawdziwym świecie w swoim biurze? I czy jak teraz sobie strzelę w łeb, to umrę? Czy wyjdę do kolejnego świata? Dobra, słuchajcie. Ja jestem ciekawy. Myślę, że jestem w wirtualnej rzeczywistości. Przykładam sobie lufę do głowy i strzelam. Chyba umarłem. Halo, czy ja żyję? I to chyba jest taki dziwny koniec. I chyba sami się ze mną zgodzicie, że to była chyba jedna z najdziwniejszych gier, w jakie grałem w wirtualnej rzeczywistości. I słuchajcie, tak, ja nadal nie żyję. Właśnie sobie strzeliłem w łeb. I teraz pytanie, czy ja teraz jestem w prawdziwym życiu? Czy to kolejna wirtualna rzeczywistość? A może jakbym sobie teraz strzelił w łeb? Przemyślę to. A w międzyczasie, jeżeli Wam się podobało i chcecie zobaczyć więcej gier z wirtualnej rzeczywistości, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Możecie też kliknąć taki dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. I zostawcie lajka pod tym filmem, a niebawem więcej. Trzymajcie się. Hej!